Witajcie kochani, dobry wieczór. Dobry wieczór, porozmawiamy sobie dzisiaj o dalszych losach polskiej flagi w Bielsku-Białej. Mieliście okazję wcześniej zapoznać się z materiałami na Rebel24, nawet kilkoma materiałami, dwoma akcjami mieszkańców. Już tylko odpiszę na wiadomość, a wy w tym czasie się zbierajcie, udostępniajcie, bo porozmawiamy właśnie z mieszkańcami. Co się stało dalej z polską flagą? Jaki był cel tej akcji? Co się stało? Czego byli świadkami patrioci z Bielska-Białej odnośnie polskiej flagi? Zaraz wam o tym opowiedzą, tak więc to jest coś, co was bardzo interesuje. Wysyłacie zapytania, nawet w komentarzach pod innymi materiałami się o to pytacie. Zaraz będziemy dzwonić. Tak więc słuchajcie, udostępniajcie. Zaraz wykonamy telefony. Witajcie serdecznie, widzę, że już się znowu witacie, że już jesteście, tak więc słuchajcie. Już, bo tutaj dogrywam szczegóły. Tak więc zadzwoniłem do pierwszego mieszkańca, słuchajcie, Bielska-Białej. Nawet bym powiedziała, że inicjatora, który powie nam o szczegółach tej akcji, o inicjatywie, później zadzwonimy do kolejnej osoby, tak więc zróbcie sobie jakąś kawę, weźcie sobie jakąś przekąskę, bo dłużej dzisiaj porozmawiamy. Tak więc dzwonimy do pierwszej osoby, która właśnie się też zgłosiła do nas przed chwilką, widząc nasz post, że będziemy rozmawiać, tak więc mamy już dwie osoby, zaraz będziemy mieć na linii. Najpierw osobę, która nam opowie, jak powstała ta inicjatywa, jaki był cel tej inicjatywy z polską flagą w Bielsku-Białej. Następnie zadzwonimy do drugiej osoby, która też nam od siebie tutaj uzupełni informacje oraz opowie wam, jak sprawcy, którzy tą flagę wyrwali, zostali złapani na gorącym uczynku i dopilnowani przez patriotów, tak więc wiem, że was to interesuje, ponieważ wysyłacie zapytania. Tak więc zaczynamy, słuchajcie, dzwonimy do pierwszej osoby. Zaraz damy na głośnik, tylko się najpierw dodzwonię. No witaj, witaj. Czy mogę dać ciebie na głośnik, bo jesteśmy już na żywo? No i będziemy rozmawiać o akcji, tak? O akcji mieszkańców Bielsku-Białej, jak ona się zaczęła, o tej inicjatywie, o celach tej inicjatywy. Tak więc już tutaj uprzedziłam widzów, jaki będzie dzisiaj temat i co? Mogę dać ci na głośnik? Już daję ciebie na głośnik, tak więc jakbyś mógł nam coś więcej na ten temat powiedzieć. Słuchamy, zamieniamy się w słuch. Powiem tak, żeby nie namieszać. Będąc na Tajwanie w pracy, po prostu przeglądałem sobie Facebooka i będąc za granicą nie mam możliwości wchodzenia w artykuły i czytania ich. Jedynie co widziałem na Facebooku to zdjęcie, tytuł artykułu i o tym, że były zasadzone kwiaty z flagi Ukrainy i tam rzekomo, że później włodarze zasadzili flagę Polski, która jest biało-zielona, jak było widać. No i dalej w postach zobaczyłem też, chyba już nie pamiętam dokładnie, kto to wrzucał, te posty. Widziałem też Teatr Polski, też zauważyłem flagę Ukrainy, flagę Polski. Jak zwykle to wszystko było w nie takiej kolejności, jak powinno być na tym teatrze. Czyli wiadomo, na miejscu gospodarza była flaga Ukrainy. I powiem szczerze, nigdy nie angażowałem się w żadne akcje ani nic.
nie przynależę do żadnych grup po prostu, ale jakoś w tym momencie, gdy zobaczyłem te rzeczy, jakoś po prostu to wszystko osiągnęło w mojej głowie apogeum i postanowiłem coś z tym zrobić. Postanowiłem zwrócić uwagę włodarzom miasta, jaki popełniają błąd, że my, przynajmniej ja, bo mówię tutaj w imieniu, nie chcę się czuć jako gość we własnym domu. Po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, jakie oni popełniają elementarne błędy. I chciałem tylko podkreślić, że to jest wstyd i hańba, że sami włodarze tak robią. To nie była inicjatywa uderzająca w ludzi, tylko w to, co się dzieje i dlaczego jesteśmy traktowani jako goście w swoim domu. Myślę, że to chyba było, co mogę powiedzieć na ten temat, bo akcja była bardzo spontaniczna. Rodziła się pierwszy raz w mojej głowie. Jak już powtarzam, nigdy się nigdzie nie udzielałem, nie przynależę do żadnych grup i jednak po prostu we mnie pękło. Postanowiłem zwrócić w ten sposób uwagę, okazać swój manifest przeciwko temu, co Czyli się dzieje, najbardziej chodziło że o to, że nasze barwy są zapomniane i nie na tak. właściwym miejscu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Gdziekolwiek idę, tak samo jak moja córka wraca z przedszkola. Nic nie ma innego tematu, tylko Ukraina, czołgi, bomby, Ukraina, czołgi, bomby. Wszędzie są flagi Ukrainy. Jak ja idę do urzędu coś załatwić, wszędzie są flagi Ukrainy. Ja się czuję, ja nie za niedługo może po ukraińsku będę mówił w tych urzędach, jeżeli będę chciał jakieś prace załatwiać. To samo jest w bibliotekach. Jak już rozmawiałem z niektórymi ludźmi, pierwsze wszystko jest po ukraińsku napisane, po polsku. Już nie ma żadnych informacji. Dopiero po interwencji pewnych osób zostało zmienione informacje na bibliotece w języku polskim i w języku ukraińskim. Przestaje się czuć jak mieszkanie z tego miasta. Ja jestem w Polsce, a tu przeważają flagi Ukrainy, język ukraiński. Nie wiem, co mam jeszcze dodać. Naprawdę brak mi słów. Dobrze. No, bardzo dużo informacji nam streściłeś w pigułce, za co bardzo dziękujemy, bo też jest to istotne, dlaczego właśnie ta inicjatywa powstała, jaki był cel. Tutaj nikt nie sieje mowy nienawiści, nikt Nie. nie ma nic przeciwko jakiejś narodowości. Tutaj chodzi tylko o to, że nie może być tak, że naszym kosztem coś się dzieje, i tyle. Dokładnie, dokładnie. Ta akcja nie jest wymierzona w ludzi. Nie jest wymierzona w żadne narodowości. Ja mam znajomych z całego świata, mam też znajomych z Ukrainy. Tylko po prostu chciałem pokazać, dlaczego nasze barwy są zapomniane, dlaczego nasze barwy są spychane do roli gościa. Rozumiem. Dobrze, czy chciałbyś coś jeszcze dopowiedzieć nam? Myślę, że to byłoby wszystko i ode mnie, także dziękuję. Dziękujemy Ci również. Tak więc pozdrawiam i życzę wytrwałości. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczora wszystkim. Do widzenia, pa! Pa. Tak więc to był pierwszy telefon, słuchajcie. Tak więc to był pierwszy telefon. Teraz wykonamy drugi telefon. Co się stało z polską flagą? Ponieważ pierwsza została ściągnięta przez trawnik, druga flaga była bardziej przypilnowana i no, osoby zostały złapane na gorącym uczynku. Tak więc dzwonimy pod drugi numer telefonu, który nam tutaj pomoże bardziej ustalić. Osoba bezpośrednio, która była przy tej sytuacji, wam wszystko opowie, wszystko wam streści. Tak więc wykonujemy drugi telefon. Oczywiście informuję, iż te numery usuwam z telefonu, żeby sobie jacyś panowie nie pomyśleli. Halo, witam. Witam. Słuchaj, Andrzej, jesteśmy na żywo. Tutaj mam z twojej strony zielone światło, że opowiesz widzom, co się dalej wydarzyło z polską flagą. Przed chwilą mieliśmy rozmówcę z Bielska Białej, który nam opowiedział, jak powstała ta inicjatywa, jaki był cel tej inicjatywy. Tak więc mogę dać ciebie nagłośnik, tak? Dobrze, tak więc bardzo byśmy cię poprosili, Andrzeju, żebyś nam opowiedział, jakie były dalsze losy polskiej flagi w Bielsku Białej, ponieważ ostatnio, z czym mogli się zapoznać widzowie na żywo, to było po prostu po raz drugi, że ta flaga zawisła w miejscu, które tak jakby uczestnicy nazwali za odpowiednie, zgodnie z protokołem flagowym.
Tak więc jakbyś mógł powiedzieć, co dalej się stało, że ta flaga znikła, bo po prostu ludzie z Polski obserwowali ten monitoring online, obserwowali kamerę online, obserwowali, co się dzieje z flagą, zobaczyli, że ona znikła, to może tak po kolei chronologicznie, od czego się zaczęło, o której godzinie, którego dnia, którego wieczoru, jakbyś mógł nam opowiedzieć. Okej, no to tak chronologicznie jakby zaczynać, no to w sobotę 14 maja po wyeksponowaniu naszej polskiej biało-czerwonej flagi w miejscu zgodnym z hierarchią i przede wszystkim z protokołem flagowym, czyli na miejscu gospodarza od lewej strony, czuwaliśmy w około 20-osobowej grupie flagi online. Niestety zrywało nam połączenie tam. Ok, wróciliśmy z powrotem. Kochani, przepraszam Was, bardzo przerwało transmisję nam na moment, ale jesteśmy, tak więc jakbyś mógł, widzisz, jest, dobra, mam nadzieję, że teraz będzie ok. Jakbyś mógł zdanie wcześniej powiedzieć, Dobra, no bo to nie ja wiem, w już. którym momencie już nam urwało. To mogę mówić, tak? Tak. Dobra, no to jak już wcześniej wspominałem, w około 10 ludzi przenieśliśmy się powyżej miejsca czuwania na stary rynek, gdzie obserwowaliśmy flagę online. Niestety często zrywało nam tam połączenie z siecią, ponieważ traciliśmy zasięg w klubie, w którym przebywaliśmy, ale o godzinie 2:23 dokładnie dostaliśmy informację od czujnego widza, który też pilnował flagi online, iż flaga została zerwana. Od razu jak strzała wybiegliśmy z klubu i pobiegliśmy na miejsce zdarzenia. Po drodze zadzwonił do mnie Marcin z MIR TV z informacją, że dwóch przypadkowych czujnych przechodniów patriotów przegoniło sprawców i zainstalowali flagę Polski z powrotem na swoim miejscu. Marcin także poinstruował mnie, jak znaleźć tych dwóch lokalnych bohaterów. I jak już do nich dotarłem, to poprosiłem ich, żeby się ze mną przeszli po prostu po okolicy w celu zidentyfikowania sprawców. To nie było trudne, ponieważ jak się okazało, jeden z nich znał jedną dziewczynę z tej trójki. Powiedział, że jest to dziewczyna aktywnie działająca w strukturach LGBT i sami przyznali się, że dostali takie polecenie od szefa, żeby zdemontować flagę Polski. Czy wiadomo, kim jest szef? No właśnie, zastanawiam się, kto jest ten szef. Może George Soros albo Marta Wypierdalaj z Bielska-Lempart? Tego nie wiem, no. No ale przeszliśmy się po całym rynku, przeszliśmy cały rynek dookoła, no i nic, pusto. No i zaproponowałem wtedy, żebyśmy jeszcze poszli sprawdzić na mury zamku, czy ich tam nie ma. No i to był centralnie strzał w dziesiątkę, ponieważ weszliśmy centralnie na nich. A naoczny świadek zdarzenia potwierdził, że to właśnie są sprawcy bez zczeszczenia naszej polskiej flagi, więc od razu zacząłem nagrywać ich na telefon, pytając, dlaczego to zrobili. Sprawcy weszli do pobliskiego klubu Grawitacja, my natomiast zostaliśmy na zewnątrz, żeby ich przypilnować. Gdzieś około godziny 2:42 poinformowałem policję, że złapałem na gorącym uczynku trzy osoby, które dopuściły się znieważenia flagi państwowej. Stojąc na zewnątrz, usłyszeliśmy, że sprawcy wchodząc do pubu zaczęli wykrzykiwać, że my ich gonimy i chcemy ich pobić, więc postanowiliśmy właśnie wejść do środka i wyjaśnić sprawę barmanowi, do czego doszło, że nikt nikogo tutaj nie ma zamiaru bić i że odpowiednie służby zostały już poinformowane i my po prostu czekamy na przyjazd patrolu. Ale no, jak już byliśmy w środku, to korzystając z okazji zaczęliśmy nagrywać ich zdradzieckie mordy, że tak powiem, informując, iż robimy to w celach dowodowych oczywiście, a nie mamy zamiaru udostępniać ich wizerunków publicznie. Na co jedna z dziewczyn zareagowała bardzo agresywnie, wyrywając mi telefon z ręki i chcąc roztrzaskać go o podłogę. Kolega na szczęście nagrywał całą sytuację, ale są też nagrania z monitoringu właśnie za barem. Dziewczyna w międzyczasie odłożyła w ogóle mój telefon gdzieś na bok, a kolega, myśląc, że ona nadal trzyma ten mój, omyłkowo wyrwał jej telefon z ręki, no i wywiązała się lekka szamotanina, ale kiedy już odzyskałem swój telefon, wyszliśmy na zewnątrz czekać na patrol. I o godzinie dokładnie 2:54 zadzwoniłem ponownie na numer alarmowy, żeby przyspieszyć interwencję, ponieważ barman tego klubu chciał już zamykać i pójść do domu. Po około 10 minutach przyjechał patrol policji. Opowiedzieliśmy, do czego doszło i że pilnujemy sprawców, którzy są w środku. Sprawcy przy nas w ogóle zeznawali, że my ich goniliśmy i że krzyczeliśmy do nich, że ich zabijemy, co oczywiście nie miało miejsca. Zresztą mam wszystkie nagrania od momentu, kiedy ich spotkaliśmy. Sprawcy próbowali wmówić w ogóle policji, że napadliśmy ich w środku przy barze i że chcieliśmy im ukraść telefony, no ale na szczęście okazało się, że w środku jest monitoring i funkcjonariusze po obejrzeniu nagrania z całej sytuacji w środku stwierdzili, że to my mówimy prawdę i rzeczywiście to jedna z dziewczyn wyrwała mi telefon.
Po wszystkim już policjanci udzielili nam informacji, że sprawcy zostaną wezwani na komisariat w celu złożenia wyjaśnień w tej sprawie i zagwarantowali nam, iż na pewno poniosą odpowiedzialność karną za ten czyn, ponieważ jest to poważna sprawa. My czuwaliśmy jeszcze na miejscu do godziny 7:30 rano. Około godziny 8 już chyba byłem w domu. No i położyłem się spać, mając pewność, że flaga będzie bezpieczna, ponieważ jest już jasno, niedziela, ludzie idą do kościoła, więc w dzień flaga będzie bezpieczna. No, to miałem pewność. No ale jak się niestety okazało, po godzinie 8 ktoś ponownie znieważył polską flagę i flaga zniknęła. Także no, no, to jest cała historia instalacji po raz drugi flagi. Rozumiem, rozumiem. No i ta flaga też widziałam, że ona, polska flaga, że ona nie leżała gdzieś na ziemi, tylko po prostu dwukrotnie wy ją tak zamontowaliście, że ona po prostu tak, była, tak, unosiła ona się nad tymi lewitowała kwiatkami. sobie nad kwiatami, była na takich mocnych, głęboko wbitych prętach, także ona nie dotykała absolutnie ziemi, lewitowała, centralnie sobie lewitowała, tak fajnie powiewała nad kwiatami. No jakbyś to podsumował wszystko? Co ty myślisz? Czy włodarze miasta tak jakby postanowią zachować ten porządek flagowy, czy na to nie liczycie? No nie wiem, no przede wszystkim powinni przekopać te grządki, nie? Zamienić miejscami, żeby to jednak był ten protokół flagowy tak jak ma być. Czyli żeby gospodarz był od lewej strony. A tak jeszcze o tych sprawcach, którzy zerwali tą flagę i rzucili. Tak. To tutaj tak nie udostępniam żadnych danych, ale to byli mężczyźni, kobiety. To były dwie dziewczyny i jeden facet. Z tego przy policji jedna z dziewczyn przyznała, że ona była całą prowodyrką zajścia i namówiła kolegę, żeby to zrobił. No i kolega, no nie wiem, chcąc się popisać, no nie wiem, no, mają nasrane we łbach niestety młodzi ludzie w tych czasach. Nie wszyscy mówię, ale akurat ci mieli. No ale też zadziwiające i ciekawe. Ale przyznali się policji, tak? Przyznali się policji do tego? Tak, przyznali się. I tam była też jakaś rozmowa, że to dwukrotnie oni to zrobili, że tak jakby ktoś się z nich przyznał, że za pierwszym razem też. Jak to w ogóle wynikło? To znaczy nie, ja po prostu chyba na filmie podczas emocji na tym pierwszym, co ich spotkaliśmy, powiedziałem po prostu na nagraniu, że to są sprawcy, którzy po raz drugi ściągnęli, sprofanowali polską flagę. Także nie mam pewności, że to oni, ale po prostu mogę tak. Ale jakaś rozmowa między wami wynikła, tylko że ktoś to zainsynuował? No bo coś no, tam. No? No, jeżeli ta dziewczyna powiedziała tym dwóm obrońcom, którzy ich przegonili, że dostali zlecenie od szefa, to już jest ciekawe w ogóle, o co to chodzi, nie? Czy to jakaś antifa z Bielska? Nie wiem, nie mam pojęcia, no ale jest pewne, że to na pewno są ludzie z LGBT, ponieważ jedna z tych dziewczyn aktywnie działa, jeździ na te wszystkie marsze kolorowe. Także co do tego jest pewność, że to z tej grupy LGBT. Dobrze, coś chciałbyś jeszcze dodać? Nie wiem, jeżeli chcecie coś wiedzieć, być na bieżąco, że co się dzieje w Bielsku, jakie akcje działamy tutaj. No bardzo, bardzo często jakieś akcje tutaj robimy. No to zachęcam, nie wiem, no, do obserwowania albo mojego profilu na Facebooku o nazwie mam na imię Andrzej. No, albo też zapraszam na mój kanał na YouTube o nazwie Andrzej Nacjonalista. A jeszcze chciałem skorzystać właśnie z sytuacji i okazji. No i chciałem krótkim przykładem wytłumaczyć, czym jest nacjonalizm, ponieważ wiem, że ludziom ta nazwa źle się kojarzy, a to tylko i wyłącznie przez mainstreamowe media głównego ścieku, które od zawsze na każdym kroku oczerniają patriotów, narodowców i nacjonalistów, jakoby byli oni faszystami. A my od zawsze walczymy z faszyzmem, nazizmem i wszystkim, co z tym gównem związane. Także tutaj taki przykład może podam. Dbam o swoją żonę bardziej niż o twoją. To nie znaczy, że nienawidzę twojej żony. Dbam też o swój naród bardziej niż o inne. To nie znaczy, że nienawidzę innych narodów. To normalne, to nacjonalizm, bo nacjonalizm to normalność. No i też jeszcze może pozdrowię
serdecznie kolegę Tomka i wszystkich żołnierzy z grupy FON i chcę zapewnić wszystkich Polaków, że mamy naprawdę legiony żołnierzy, którzy w jednej chwili rzucą wszystko i staną w obronie naszych polskich kobiet i dzieci. Także jak mawiał Jezus Chrystus, nie lękajcie się do. To może tym zakończę. Dobrze, okej. Okay. Bardzo Ci dziękujemy za udzielenie takiego wywiadu, co prawda telefonicznego, no ale jakby nie było, opowiedziałeś wszystkim, jak wyglądało całe zdarzenie. No miałem, nie ukrywam, miałem też rozpisane tutaj jakby wszystko chronologicznie, bo podejrzewam, że jako osoba, która zgłaszała to, więc będę na pewno też wzywany na jakieś przesłuchania, także już sobie na świeżo wszystko spisałem chronologicznie, co do godziny, co do minuty, no żeby już to mieć w głowie i też na kartce, no. Bo na pewno mnie będą wzywać. A powiedz mi jeszcze, akcji. Tak sobie pozwolę zadać jeszcze jedno pytanie. Jaka była, znaczy ja wiem, bo ja widziałam, miałam okazję obserwować, ale według ciebie, jak to odebrałeś, jaka była reakcja mieszkańców, przechodniów oraz osób na internecie? No to było świetne. W ogóle na internecie ten szmatławiec Beskidzka 24, kiedy tak bardzo oczernił tych wszystkich patriotów z Bielska, którzy zainstalowali tą flagę, to normalnie w komentarzach tak pojechali tego redaktora, że aż mi się normalnie serce radowało i rosło. Było świetne. A co do mieszkańców, no to rzeczywiście i ludzie, matki z dziećmi, całe rodziny sobie przychodziły, robili sobie zdjęcia przed flagą. Tak był też z nami oczywiście Czujny wtedy, także Czujny też tam ludzi pytał, co o tym sądzą. Same pozytywy, same pozytywy. Była jedna pani, która oczywiście zapytała, ja nie rozumiem, cytuję teraz, ja nie rozumiem, dlaczego oni zakrywają flagę Ukrainy. No i jej wytłumaczyłem, że to nie chodzi o zakrywanie flagi Ukrainy, bo my nic do nich nie mamy. Chodzi głównie o zachowanie tego protokołu flagowego, tym bardziej, że tak jak wspominała osoba, która wcześniej, z którą wcześniej rozmawiałaś, że wpierw była ten kwietnik tej krainy na U, a dopiero później po interwencji mieszkańców zrobili ten biało-zielony. Także wszyscy ludzie są pozytywnie nastawieni do tego, w sensie z tego otoczenia i z tych komentarzy, co ja widziałem. Wiadomo, znalazły się też hejty i w ogóle, że jakieś ruskie onuce, ale to wiadomo. Byliśmy też antyszczepionkowcami przez 2 lata, więc jakaś ruska onuca mnie nie rusza po prostu, bo ja wiem, że działam w inicjatywie dobrej i żeby Polska była Polską. Rozumiem. Dobrze. No to dziękujemy Ci, że podzieliłeś się z nami tymi informacjami. Również dziękuję. I pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć. Tak więc chwilka. Pyk. Wyczyść. Historia połączeń wyczyszczona. No. Tak więc historia połączeń wyczyszczona. A wy, kochani, co o tym myślicie? Wezmę sobie tylko, bo zostawiłam picie na dachu samochodu. Pozwolicie, że po nie sobie sięgnę. Ała, już. No miazga, ktoś napisał. Wiemy, dusza się raduje, nie damy się stłamsić. Szacunek dla pomysłodawców, realizatorów i popierających te działania, napisał Ireneusz. Brawo panowie, dzielnie broniliście naszej polskiej flagi, dziękujemy za to, napisała Hania. Ta flaga po prawej jest biało-zielona, napisał Marcin. Czekam jeszcze chwilę na wasze komentarze.
Wita, dziękujemy za to, że jesteś, napisał Ireneusz. Dziękuję. Takie inicjatywy powinny być organizowane w całej Polsce, napisała Monika. Jowitko, mamy szczęście, że mamy takich ludzi jak twój rozmówca, napisała pani Grażyna. Polska zawsze będzie Polską. Pozdrawiam wszystkich kochanych, co walczą, napisała Zofia. Tutaj popatrzę. Jestem dumny, że jest nas dużo, napisał Rafał. Dziękujemy, napisał Wojtek. Na polskiej ziemi tylko polska flaga, napisała Agnieszka. Niedługo budynki rządowe będą niebiesko-żółte. No jak się już wchodzi na strony internetowe rządowe, to tak jest, a na wielu budynkach państwowych też widnieją te barwy. Witko, pijesz yerba mate, piję zieloną herbatę. Nie, to nie jest yerba, to jest w kubku od yerby, ale mi się skończyła i sobie naspałam zieloną herbatę. Jako Polacy musimy bronić naszej polskości, napisała Hania. Ilona tutaj flagi, biało-czerwone nam wkleiła. Witam, o co chodzi? Robert, będziesz musiał sobie przewinąć. Później, jak zakończymy. Byłem w okolicy i naprawdę ludzie się ustawiali rodzinami i robili sobie zdjęcie, napisał Marcin. Zdrowia, wytrwałości. Andrzej, jesteś wielkim patriotą. Jowitko, tobie też wszystkiego, co najlepsze, napisała Teresa. Dziękuję. Brawo, Bielsko-Biała, cała Polska powinna brać z was przykład, napisał Zbyszek. Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie, pozdrawiam, napisał Ireneusz. Już reklama żabki jest w ukraińskim. Zaczyna mnie to wszystko w kół. I kropeczki, napisała Anna. To gdzie ja dzwoniłam, słuchajcie? Na infolinię, bo wczoraj to było. Dzwoniłam na infolinię. Było, jejku, ja tyle rzeczy załatwiam. Było, słuchajcie, w języku ukraińskim. I było tak, że jeżeli chcesz rozmawiać w języku polskim, ciśnij jeden. A później było wszystko w języku ukraińskim, nie? Spokojnego wieczoru wszystkim życzę. W jedności siła, nie? Damy się. Pozdrawiam, napisała Irena. Dobrze, kochani. Nie wiem, czy jeszcze do mnie nie spłynęły wasze komentarze, bo to troszeczkę jest z opóźnieniem wy oglądacie. A tak zawsze jest, że jest troszeczkę opóźnienia. Jeszcze minutkę popatrzę. Jak coś będzie do czytania, to wam odczytam. Zofia napisała, ja już jestem, jak to mówią, moherowy beret, tylko bez antenki. Zrobię wszystko, aby moje wnuki żyły w pięknej Polsce. Historia mojej rodziny jest bardzo doświadczona przez drugą wojnę, Katyń, Sybir. O, teraz dużo komentarzy zeszło. I napisała to pani Zofia. Anna pisze, Jowi w samoobsługowych kasach w Biedronce i Lulu masz w ukraińskim. Grażyna napisała, tak, cała Polska powinna brać przykład z Bielska-Białej i my Polacy mamy obowiązek walczyć o naszą Polskę. Coraz więcej tego, napisała Anna. Tak więc, kochani, Bartek, aha, tutaj Eryk odpowiada Bartkowi, bo tam widzę, że miał problem z dźwiękiem. Powiem wam tak. Powiem wam, kochani, tak.
No, akurat tutaj lokalnie jestem na miejscu, tak? Jestem na miejscu. Też nie mogę być wszędzie, mimo iż spływają naprawdę do mnie wiadomości z całej Polski o różnych akcjach, różnych przedsięwzięciach, pomysłach, różnych wydarzeniach. No, ale tak naprawdę my jesteśmy wszędzie, tak? Tak naprawdę my jesteśmy wszędzie. No i każdy z nas przykłada cegiełkę. Każdy z nas przykłada cegiełkę do tego, co jest istotne dla naszego narodu, tak? Naszego bezpieczeństwa, wolności, godności. No i faktycznie, no, w ostatnim czasie, i to nie jest już tak w ostatnim czasie, słuchajcie, bo to już długo trwa, naprawdę zmierzamy się z wielkim przeciwnikiem i zmierzamy się naprawdę z bardzo niepokojącymi rzeczami. Za kulisami się jeszcze bardziej niepokojące rzeczy dzieją. Tak więc to już dużo wcześniej było przygotowane, tak jak srobit, napisała Ewa. Grażyna pisze, że zakłócają. No słuchajcie, no nie wiem. Ja tutaj widzę, że jest transmisja na żywo, ale różnie może być. Ale różnie, no wcześniej nam w ogóle zerwało, tak jakby w ogóle nie było zasięgu. Ale poczekałam chwilę z rozmówcą i wróciła transmisja do normy. Ja ci chciałam sobie Jagę obejrzeć, co mówi, nie miałam dźwięku przez transmisję, czytałam z ust. Słuchajcie, tak więc na iPhone'ach jest bardzo często tak, że niektóre transmisje są po prostu wyciszane, a na innym sprzęcie na przykład jest ten dźwięk, nie, ten głos. Dobrze, kochani. Słuchajcie, życzę Wam miłej nocy, spokojnej nocy. Jowi, jak będziesz w Warszawie, zapraszam do siebie, masz u mnie nocleg, kobietko. Dziękuję, Anna. Dziękuję bardzo. Tak więc ja w ogóle żałuję, że byłam w dość takim pędzie w ostatnim czasie, w ostatnim długim czasie i wiele osób mnie zapraszało, tak, przyjdź, coś tam przygotowałam w domu ciasta, bo przygotowałam w domu obiad, bo po wydarzeniach chcieli mnie, po różnych, różnorakich wydarzeniach chcieli mnie ugościć, czy proponowali nocleg, a ja zawsze tak wpadałam, wypadałam, cały czas w biegu z językiem na brodzie, jak to mówią, żeby spiąć te wszystkie obowiązki i później sobie, te wakacje już sobie obiecałam, że sobie zrobię po prostu taki tygodniowy urlop, że wszystkich odwiedzę i po kolei do wszystkich objadę na mapie, którzy zawsze gdzieś tam mnie zapraszają, no i dalej nie udało się tego zrealizować, ale Ania, ja będę w Warszawie i nie będzie to zależne od jakichś tam innych sytuacji, że muszę natychmiastowo wracać, to z pewnością chociaż kawę razem wypijemy. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Ja Was, kochani, mogę jedynie. Mogą zakłócać, jak masz info, że Twoje konto jest niezgodne ze standardami. Ja tak mam, napisała Zofia. Kochani, jedyne, o co mogę Was poprosić, to o to, żebyście po prostu mnie wsparli subskrypcjami. Tak więc jest gdzieś tam też post z możliwością wsparcia na Rebel24. Jest tam link bezpośrednio do subskrypcji. Można też przycisnąć zielony znaczek subskrybuj. Tak więc będę Wam wdzięczna. Mam nadzieję, że to nie jest duża kwota, słuchajcie, bo to jest 22,99. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt wygórowana kwota, żebyście mogli wesprzeć dalsze działania, bo powiem Wam, że tak naprawdę. No, w wielu miejscach mogę być, w wielu miejscach mogę warować, koczować, słuchać i pilnować różnorakich rzeczy, jeździć na interwencje, stawać w obronie innych osób, czy organizować prawnie dane rzeczy, tak jak to było do tej pory, tylko no niestety bez finansów się tego nie da zrobić. Nie da się tego zrobić. Mogę pomagać zdalnie, odpisywać na maile, dzwonić, wysyłać zapytania drogą mailową i tak dalej, ale niestety bez funduszy nie da się tego dalej udźwignąć. No i nie da się dłużej z miesiąca na miesiąc egzystować z coraz większym zadłużeniem. Tak więc naprawdę będę Wam wdzięczna, jeżeli wykupicie subskrypcję, to po prostu w zależności od ich ilości będę podejmowała dalsze działania, tak? Tak więc też nie chcę tutaj się tak nadmiernie o to prosić, ale naprawdę to jest prośba. Nie tyle co o wsparcie, ale już o pomoc nawet. No bo niestety, no bez tego nie da się po prostu cały czas podróżować. Niestety są to koszty chociażby tylko i wyłącznie transportu dość spore. Tak więc, jeżeli zależy Wam na tym, żeby nagłaśniać wszystkie rzeczy, żeby interweniować, żeby być
właściwym miejscu, o właściwej porze, w obronie ludzi, w obronie naszych wartości, to jeżeli mnie wesprzecie, to będę miała możliwość Wam to dawać. W zależności od wysokości tego wsparcia, od ilości tych subskrybentów, będę miała możliwość Wam w ten sposób się odwdzięczyć. Grażynka napisała: Tobie, Witko, spokojnej nocki. No i wytrwałości w walce o wolność. Pozdrówka dla dzieciaczków. Dobry wieczór, Rybę, napisała Anna. Tak więc, kochani, gdzieś tam jest post na Rebel, w ostatnich postach nawet, z możliwością wsparcia. Jest tam link do subskrypcji, jest tam link też do zbiórki. Jeżeli ktoś poczuje się do tego, że chciałby wesprzeć dalsze działania, no to będę mogła jedynie podziękować tymi działaniami, właśnie pod podjęciem tych działań. A słuchajcie, w dalszym ciągu trwają sprawy przeszłe, no i czekają nas przyszłe, tak? Tak więc nic się nie zluzowało, pomoc jest potrzebna tak naprawdę wszędzie. Czasami sama siedzę i bezradnie rozkładam ręce, gdzie by się przydało być, jaki temat jeszcze powinno się wziąć, a po prostu nie ma na to możliwości, tylko i wyłącznie finansowych, bo żadne inne nie wchodzą w grę, ponieważ człowiek się już tak w tym zatracił, że tutaj już nie ma żadnych innych przeciwności. Ani czasowych, ani nie wiem, dotyczących czegokolwiek, tutaj już tylko to. Nic poza tym. Tak więc, kochani, pozdrawiam Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu mimo wszystko. Spokojnej nocy. No i co? No i tej wytrwałości właśnie, żebyście byli wytrwali, żebyście się nie poddawali, żebyście nie żyli strachem, bo to o to właśnie chodzi. Spokojnej nocy. Dziękuję za dzisiejszą transmisję, napisała Anna. Proszę bardzo. Tak więc słuchajcie, całuję Was i do zobaczenia.